Witam serdecznie w kolejnych shortach Luczyna, czyli serii, w której wspólnie przeglądamy i komentujemy przysyłane do mnie klipy waszego autorstwa. Cieszę się bardzo, że poprzednie shorty w nowej formie zostały tak pozytywnie przez was przyjęte i od razu przysłaliście pełną porcję nowych nagrań, dzięki którym powstał ten nowy odcinek. Pamiętajcie, że każdy, kto chce pokazać nagrany przez siebie klip, oczywiście może to zrobić. Wystarczy przesłać link do materiału na adres shortyluczyna@gmail.com. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w opisie pod filmem. Oprócz samego oglądania zapraszam do dzielenia się własnymi opiniami, spostrzeżeniami lub uwagami dotyczącymi wspólnie oglądanych sytuacji. Uczymy się całe życie, a zdecydowanie lepiej wyciągać wnioski z cudzych błędów, niż przerabiać wszystko na własnej skórze. Przed nami kolejna porcja prawdziwych perełek, także przechodzimy do sedna. Chyba wszyscy w tym samym momencie zadaliśmy sobie dokładnie to samo pytanie. Niestety powodu tej gleby nie widać, ponieważ wszystko co najważniejsze odbyło się za plecami nagrywającego, a w kadr załapał się dopiero sam efekt końcowy. Rzućmy okiem na wiadomość od autora nagrania. Mateusz napisał: nieodbijająca manetka gazu plus niedoświadczony rider i efekty. O ile z tym drugim nie sposób dyskutować, o tyle zablokowana w cudzysłowie manetka gazu jest chyba najczęstszą wymówką motocyklistów zaliczających glebę z własnej winy, ale z jakiegoś powodu za żadne skarby nie dopuszczających do siebie takiej myśli. Panowie i oczywiście również panie, to nie jest żadna ujma ani wstyd przyznać się do własnego błędu. W ten sposób możemy wyciągać wnioski i unikać podobnych sytuacji w przyszłości. To jak było tutaj? Tak jak wspominałem, na nagraniu nie widać co było wcześniej, ale coś tam słychać. Każdy chyba wie, jak brzmi zablokowana manetka gazu. To jest akurat w przypadku maksymalnych obrotów silnika. Jeśli zablokowałaby się na dowolnych innych, mielibyśmy po prostu jednostajny dźwięk, jak w przypadku jazdy na tempomacie. Natomiast co słyszymy za pleców nagrywającego? Pojedyncze danie w palnik z prawdopodobnym uślizgiem tyłu, po czym gwałtowne zamknięcie gazu i równie gwałtowne złapanie za hebel skutkujące uślizgiem przodu, kurczliwym złapaniem się prawą dłonią kierownicy wymykającego się spod kontroli motocykla, czyli mimowolne odkręcenie i przytrzymanie gazu do oporu, co finalnie położyło maszynę na bok. Klasyk klasyków. Na pewno nie pomógł również fakt, że popisową przygazówkę i hamowanie przodem wykonał na najgorszej możliwej części tej jezdni, czyli przy jej prawej krawędzi, gdzie widzimy pełno piachu i wszelkiego syfu z drogi. Duży plus, że miał na sobie odpowiedni ubiór i ogromne szczęście, lądując dosłownie na swoim motocyklu, a nie częściowo między motocyklem a krawężnikiem. Równie duży fakt, że dłonie i palce nie zostały złapane przez zębatkę, łańcuch ani kręcącą się felgę. Oczywiście mogę kompletnie nie mieć racji co do powodu gleby, zgaduję tylko po tym, co słychać. Dajcie znać, co sami sądzicie o tej zablokowanej manetce gazu w tym przypadku. Pia, kuku! Takie darmowe lekcje, przy okazji których nie ma strat w ludziach ani sprzęcie i była dodatkowo kupa śmiechu, są zdecydowanie najlepsze. Sam mam takich na koncie więcej niż pamiętam. Tutaj chłopisko nauczyło się, do czego prowadzi brak umiaru podczas używania przedniego hebla na luźnej nawierzchni, co na pewno zaprocentuje przemyśleniem sprawy, gdy przesiądzie się na cięższy i mocniejszy sprzęt. Pozdrowienia dla Piotrka i Tomka. W tym miejscu klip się kończy, ale zasadniczo widzieliśmy już chyba wszystko, co powinniśmy. Początkujący motocyklista, chcący, jak sam zresztą napisał, przyszpanować troszkę przed kumplami. Wiadomo, wszyscy czasem chcemy się jakoś tam pokazać, zapunktować, że to czy tamto potrafimy. Czy spokojny wieczór w takiej gęstej zabudowie to najlepszy czas i miejsce na walenie długich odcin? Pewnie niekoniecznie. Raczej możemy oczekiwać, że większość osób po prostu wkurzymy swoim zachowaniem, niż że mieszkańcy powychylają się z okien i będą nam bić brawo. Temat sam w sobie dość prosty. Najpierw poszła ta długa odcina, czyli zaciągnięte sprzęgło na wbitym biegu, obroty do oporu i robimy hałasu od jasnej cholery.
Niech wszyscy wiedzą, kto tu na osiedlu rządzi, tak? Jak już było dość, młody skończył hałas i tutaj zaczęły się problemy. Nie do końca wiem, jaki był dalszy zamysł, bo trochę jakby chciał jeszcze pohałasować, ale jednocześnie zapadła już u niego decyzja o puszczaniu sprzęgła. W rezultacie wyszedł taki średnio udany strzał z klamki, co jak wiemy powoduje w większości motocykli podniesienie przedniego koła. Nieoczekiwane i nagłe poderwanie przodu wywołało panikę. Zwieracz zacisnął się z siłą 1000 wodospadów, kierownik natychmiast zamknął gaz, no to motocykl daje nura, wbijając gwoździa na lekko skręconym kole, kierownik traci równowagę, łapie się kurczowo czego popadnie, czyli manetki gazu, którą przy okazji mimowolnie odkręca do oporu. Popisowy numer kończy nam przedwcześnie znak drogowy, którego słupek zawadziło kierownicę i wylądował maszynę razem z kierownikiem na glebie. Chłopak zbił tylko trochę kolano i pisał o jakichś delikatnych uszkodzeniach sprzętu, także kolejna bardzo ważna lekcja odebrana na szczęście niemalże za darmo. Wszystkim początkującym gorąco polecam przećwiczenie najpierw popisów, które nam się marzą, gdzieś na zupełnym odludziu, a gdy już je opanujemy, to rozsądnie wybierać czas i miejsce na ich pokazanie znajomym. Oczywiście mimo mojego żartobliwego komentarza, który z reguły towarzyszy tak zwanym glebom na własne życzenie, wielkie propsy dla autora nagrania za przysłanie klipu i podzielenie się doświadczeniem, które w danej sytuacji nie pokazuje go może w najlepszym świetle, ale na pewno da innym młodym kowbojom sekundkę jakże cennej refleksji. To się zagapiłem. Jeszcze tutaj, ja pierdolę. W tym miejscu nastąpiło szybkie, taktyczne wyłączenie kamerki. Ja nie wiem, co wy dzisiaj z tymi popisami. Tutaj goniona gumeczka wykonana na spokojnie, ale chyba za to w najgorszym możliwym miejscu, w ruchu ulicznym i przed samiusieńkim radiowozem gotowym do startu. Opłata za te 3 sekundy słabości wyniosła na ta na 1200 zł i 11 punktów karnych. Zdecydowanie taniej znaleźć sobie jakieś ustronne miejsce, gdzie możemy ćwiczyć gumy całymi dniami. Może nie popiszemy się wtedy przed nikim, bo robimy to wtedy sami dla siebie, ale nie zapłacimy też żadnych mandatów i nie ryzykujemy zdrowia czy mienia osób postronnych. Na pewno plus dla Natana za zachowanie spokoju, wziął sytuację na klatę jak facet. Trudno, stało się, wszyscy jesteśmy dorośli, wiemy co robimy. Eskalowanie sytuacji do ucieczki i pościgu, jak już wielokrotnie widzieliśmy, kończy się często o wiele gorzej niż utrata kilku banknotów i wysłuchanie złotych myśli policjanta. Ja pierd... Klasyka gatunku. Im mniejsze autko, tym więcej z reguły musi nadrzucić, bo się przecież nie złamie na raz takim kolosem. Na szczęście autorka nagrania oraz motocyklista obok z daleka już widzieli, że coś się dzieje. Może nie spodziewali się aż takiej partyzantki, ale coś przeczuwali. Skodzina zjeżdżając na pas do prawoskrętu odpaliła jednocześnie lewy kierunkowskaz, dając wszystkim dodatkowo do myślenia. Mimo minimalnej prędkości i tak było całkiem blisko. Kierowca samochodu wykonał swój balet jak niewidomy. W mieście zawsze oczy dookoła głowy. Nie ma wyjścia. Ile? Ach, tu szajce. Dla tych, którzy nie szczaili jeszcze o co chodzi, chłopisko tak się pospieszyło z wyjściem, że nie zauważył nie do końca zdjętego pokrowca ochronnego i ciągnął go za sobą przez 1,5 kilometra, aż dobra duszyczka w busie zwróciła mu uwagę. Ja się nie śmieję, bo sam ciągle o czymś zapominam. Zobacz, jak ja jadę.
No jak to nie wypadło, ty? Pokrowca jeszcze co prawda po mieście za sobą nie ciągałem, ale nie zdziwiłbym się jakoś bardzo, jakby i to mi się przytrafiło. Kochani młodzi motocykliści, motocyklistki i w ogóle młodzi kierowcy czegokolwiek, biorąc pod uwagę tylko ten malutki wycinek z tym jednym skrzyżowaniem, to oczywiście każdy nawet świeżo po egzaminie teoretycznym powie, że sytuacja jest jasna, motocykliści mieli pierwszeństwo, kierowca samochodu wymusił, doprowadzając prawie do wypadku. Ale teraz zróbmy mały kroczek do tyłu i zobaczmy, jakie to jest miejsce i jak jest oznakowane. Droga podporządkowana, z której ludzie próbują wyjeżdżać na drogę główną, jest pośrodku zakrętu. Stojąc tam, kierujący pojazdami, jakie by one nie były, mają ograniczone pole widzenia i zbliżające się pojazdy dostrzegają dopiero w ostatniej chwili. Domyślam się, że właśnie dlatego ustawiono tam znak pionowy ograniczenie prędkości do 40, obowiązujący tylko na tym odcinku drogi. Zrobiono to zapewne z intencją, żeby to wyjechanie na główną drogę umożliwić. Wcześniej mamy znak koniec terenu zabudowanego, więc inaczej wszyscy zaczynaliby nabierać większej prędkości, a tu z tej małej uliczki kolejka wyjeżdżających aut nie widząca, czy coś nie pędzi za zakrętem. Robi się nam niebezpieczne miejsce. Tutaj i siódemeczka i kolega lecą prawie dwukrotność dopuszczalnej prędkości, co może doprowadzić w tak szczególnym miejscu do sytuacji, że kierowca samochodu spojrzał, nic nie jedzie, wyjeżdża na spokojnie, a tu cyk, dwa szybko zbliżające się pojazdy. O tym też musimy myśleć. Pamiętajmy, że jeśli sami przyczyniamy się do powstania danej sytuacji, to zgrywanie pokrzywdzonego powinniśmy sobie darować. Starajmy się oceniać te rzeczy obiektywnie i bądźmy wobec siebie samych uczciwi. Jakiekolwiek wulgaryzmy i wyzwiska autorstwa nagrywającego są tutaj zupełnie nie na miejscu, aczkolwiek rozumiem, że nie był świadomy pełnej przyczyny tego zajścia i dodatkowo osoba z małym stażem, która takich zdarzeń na drodze nie przerobiła jeszcze zbyt wiele, może nie dać rady opanować emocji, więc nie ma się co też nad tym niepotrzebnie roztrząsać. Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało, istotna lekcja odebrana jedynie kosztem nerwów, czyli niemal za darmo. Mam nadzieję, że po wytłumaczeniu autor nagrania, jak i wiele osób, które od razu chętnie zmieszałoby kierowcę samochodu z błotem, będą mogli spojrzeć na całe zajście z nowej perspektywy i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Kogo jak kogo, ale świętego Mikołaja i pani Mikołajowej to jednak szkoda. Sanie położone w najbardziej oczywisty ze wszystkich sposobów, zaciągnięcie przedniego hamulca i natychmiastowe zablokowanie przedniego koła skutkujące uślizgiem na śniegu. Z brakiem wyczucia na pewno nie pomogły zmrożone od jazdy paluchy, ale z takiej prędkości można było motocykl bez problemu zatrzymać tyłem. Teraz Mikołaj już wie, że jazda na luźnych nawierzchniach rządzi się innymi prawami niż po asfalcie i z pewnością w przyszłym roku nie spóźni się już z tego powodu z prezentami. Wypierdził. A, ostrze leciał. Właśnie. Z tyłu za tobą też. No ta. A ja nie zauważyłem, że za mną jest k***a gościu. Żyjesz? Ja cały. Aha, nic się nie stało. A głową nie uderzyłeś? Co? Głową nie uderzyłeś? Być może. Bo wyglądało tak, jakbyś na karku upadł, nie? Dlatego się zatrzymałem. Spoko, żyję. Aha, dobra. Czyli nie potrzebujesz żadnej pomocy? Nie. Cały jesteś? Sorry, bo gościu upadł na kark. Myślałem, że se kark skręcił. Coś ci pomóc? Dobra, wszyscy żyją. Na koniec znowu coś ode mnie, bo ja tak samo jak inni doświadczenie zdobywałem na własnych błędach i pomyłkach. Nie robię shortów dlatego, żeby pozować na znawcę czy kogoś lepszego od innych, tylko żebyście wy mogli sobie skorzystać z tych doświadczeń za darmo i może uniknąć powielania pokazywanych w shortach błędów. Na niemal wszystkich szkoleniach informują o tym, jak się zachowywać na torze, co oznaczają przeróżne flagi, jak wjeżdżać, jak zjeżdżać i co robić, a czego nie robić w różnych sytuacjach. Jedną z tych wielu zasad jest na pewno nie zatrzymywanie się na nitce podczas sesji.
Mimo iż były to jedne z naszych pierwszych samodzielnych jazd, bo to nagranie ma kilka ładnych lat, ja już o tym wszystkim w teorii wiedziałem, bo na takich szkoleniach kilkukrotnie byłem. Niestety gość przede mną wywalił taką glebę, że upadł w pionie na ziemię, wyginając kark niemal o 90 stopni. Jak to zobaczyłem, to zapomniałem o zasadach i chciałem po prostu jak najszybciej zjechać, zatrzymać się, żeby zobaczyć, czy mu się nic poważnego nie stało i czy nie potrzebuje pomocy. W tym samym czasie gość lecący za mną, który nic o tej sytuacji z przodu nie wiedział, bo nie mógł tego widzieć, był zmuszony do gwałtownego hamowania, bo nie dość, że zwolniłem, to zjechałem jednocześnie do zewnętrznej i zmusiłem go do uderzenia w mój motocykl, przez co on też zaliczył glebę. Jak się szybciutko okazało, gość z przodu tylko się trochę pobijał i kompletnie nic poważnego sobie nie zrobił. Także kierując się nawet najlepszymi intencjami, a nie zasadami, możemy w takiej sytuacji narobić więcej złego niż dobrego. Cieszę się, że udało mi się znaleźć to nagranie, bo pomimo upływu wielu lat, ja o tym zdarzeniu bardzo dobrze pamiętam i przez nie nigdy nie odwalam podobnych numerów na nitce toru. Dla jasności, to nie były żadne wyścigi, zamknięte treningi jakiejś drużyny, tylko normalne, wolne jazdy, gdzie wstęp mają dosłownie wszyscy i na których należy zachować szczególną ostrożność, bo jedni próbują jechać mega szybko, a inni odwalają często jeszcze lepsze numery niż ja wtedy. Koniec końcem, każdy bierze udział w czymś takim całkowicie świadomie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Przeprosiłem chłopaka, który jechał z tyłu, wyjaśniłem sytuację i zaoferowałem pomoc, jeśli tylko by jakiejś potrzebował. Na tym kończymy ten odcinek. Nie wstydźcie się przysyłać własnych klipów, nawet jeśli zdarzyło się wam na nich zrobić jakąś głupotę. Pozdrawiam i do zobaczyska niebawem. Takie czarne i szybkie, Luczyn, dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.